wczoraj domawialiśmy się z Arturem, dzisiaj dużo rzeczy zostało powiedzianych na temat pieniążków. I wiecie, ja generalnie nigdy jeszcze nic nie mówiłam na temat pieniędzy. Tak jakoś się skuszyło, że nigdy nie głosiłam na temat kasy. Ale nie chcę dzisiaj głosić stricte na temat samych pieniędzy. Ja po prostu chcę powiedzieć o hojności. Ale nie z perspektywy tylko i wyłącznie monety. Chcę to powiedzieć szerzej. Zatytułowałam to sobie hojność jako lepsza droga życia. I opowiem wam o takich dwóch zabójcach życia. Jestem przekonana, że każdy się z tym w swoim życiu spotkał. To jest filozofia braku i arogancja posiadania. Uważam, że są to dwa główne, jest to dwóch głównych zabójców, którzy niszczą serce wierzącego człowieka i człowiek wierzący nie jest w stanie być hojny. Ale zanim jeszcze zacznę mówić, mam taką prośbę do was. Złożyliśmy dzisiaj i przez 3 dni złożyliśmy bardzo dużo duchowego ziarna. Nie pozwól, aby kolejna konferencja była tylko i wyłącznie pobudzeniem twoich emocji. Czemu to mówię? Ponieważ ja to oglądam. Ja oglądam to, że konferencje i tego rodzaju spotkania często kończą się tylko i wyłącznie na emocjach. Na emocjach, a to w ogóle nie o to chodzi. To, co powiedziałeś w piątek, to, co powiedziałeś w sobotę i to, do czego zadeklarowałeś się dzisiaj, musisz być tego świadomy. Musisz to obłożyć swoją wiarą, swoją osobistą. Nikt ci w tym nie pomoże. Nikt ci w tym nie pomoże. Jeśli nie będzie to tylko i wyłącznie emocjonalne pobudzenie, to będziemy tego oglądali co? Owoce. A więc hojność jako lepsza droga jako droga do lepszego życia. I teraz tak, nie ma znaczenia, w jakim domu się wychowałeś. Wszyscy zmagamy się z tymi dwoma problemami, czyli filozofią braku i arogancją posiadania i zaraz wam to wszystko opiszę. Mogłeś wychowywać się w domu, gdzie był ciągły brak. Brak pieniędzy, gdzie ciągle tak naprawdę brakowało na wszystko, czyli jak to kiedyś Litka powiedziała, kołdra była za krótka, żeby wszystko przykryć. I wiecie, ja po części się wychowałam w takim domu. Nie zawsze było u nas źle finansowo, natomiast moja mama absolutnie nie potrafiła zarządzać dobrze pieniędzmi, a mój tata w ogóle generalnie nigdy nie brał się za zarządzanie kasą. Bywały różne sytuacje. Bywało tak, że było dobrze, że na przykład moją mamę stać było na to, żeby pomagała innym ludziom, stać ją było na to na przykład, żeby pomagała członkom rodziny, ale bywały takie, słuchajcie, sytuacje, że ja jako dziecko pamiętam, że no, zaglądałam do lodówki i nie mieliśmy co zjeść. Po prostu nie mieliśmy co zjeść, dlatego że mama źle zarządzała pieniędzmi. Ale skala była różna. Czasami było tak, że brakowało, czasami było tak, że było dużo, ale generalnie ja mam doświadczenie z mojego rodzinnego domu braku. Potężnego w ogóle braku finansowego. Ja tak naprawdę nie pamiętam, żebyśmy mieli z jakimś takim zapasem na kolejny miesiąc, że wiecie, to w ogóle w domu jest ktoś, kto zarządza w ogóle dobrze pieniążkami, prawda? Jest tutaj, jak powiedział Artur, stworzony zeszyt, te pieniądze się w ogóle gromadzi, one się tam w ogóle gdzieś powielają, są plany finansowe i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie pamiętam. Pamiętam, że była nerwówka, że moja mama na przykład miała naprawdę coś takiego, że brała pensję swoją, brała pensję ojca. I pomimo to, że nie była jakimś ograniczonym człowiekiem, bo świetnie sobie w innych rzeczach radziła, potrafiła, słuchajcie, pójść i wydać w kilka dni ogromne ilości pieniędzy. Kupiła meble, kupiła dywan,
I potem za parę dni okazuje się, że my tak naprawdę mogło nie brakować. Ale z uwagi na zły zarząd, na przykład z uwagi na moją mamę, za chwilę tych pieniędzy brakowało. Więc raczej pamiętam, że trzeba było czekać na początek miesiąca, czyli tak naprawdę na nowe zaopatrzenie. I teraz tak, niezależnie od tego, w jakim właśnie domu się wychowałeś, tak naprawdę wszyscy byliśmy uczeni życia dla siebie. Życia dla siebie. Wiecie, żadno z nas, jak podejrzewam, nie było w swoim domu uczone tego, że masz żyć dla drugiego człowieka, prawda? Tylko generalnie z tej filozofii, powiedzmy, braku, uczeni byliśmy egoistycznego życia, tak? Życia tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie. Ja mam dwoje rodzeństwa, mam starszą siostrę i młodszego brata i między mną a moim bratem jest 9 lat różnicy i pamiętam, jak urodził się mój brat, natychmiast w ogóle wiedziałam, że ja już nie jestem jakimś tam pępkiem świata, z uwagi na to, że przyszło kolejne dziecko. Więc wychowując się w takim domu, gdzie ta kołdra jest tak naprawdę za wąska, wytwarza w nas to myślenie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy przyznamy się do tego, czy nie, i zaraz wam to pokażę, to wytwarza w nas filozofię braku. Wciągamy w siebie myśli i koncepcje, które są filozofią braku. I to jest jeden koniec kija, ale jest drugi koniec kija. A drugi koniec kija jest na przykład taki, że być może ty na przykład odnajdziesz się w tej drugiej grupie, że są ludzie, są, może ty jesteś w grupie tych ludzi, że wychowałeś się jak pączek w maśle. Że na przykład nam nic ci nie brakowało, zawsze miałeś markowe ciuchy. W szkole, jak była propozycja wycieczki, to ty się zgłaszałeś w ogóle na wszystkie i to na te najdroższe. Ponieważ na wszystko generalnie wiedziałeś, że twoi rodzice mają pieniądze. Wiesz, o co chodzi? Na przykład na sport różni ludzie chodzili z jakimiś tam plecakami, a ty miałeś dobre markowo. Ja pamiętam, że ja wywodzę się z filozofii braku. U nas się przyszywało firmowe metki na spodnie. Kupowało się spodnie na przykład na rynku. Niekoniecznie takiej dobrej jakości, ale powiedzmy miało się jedną rzecz markową. I od tej jednej rzeczy markowej mama zawsze fajnie żyleteczką odcinała, tak, żeby nie naruszyć w ogóle. I fajnie, elegancko naszywała ją na przykład na takie spodnie, które były tanie z rynku. Z filozofii braku, wiecie w ogóle, człowiek w ogóle, nie? Ale może, Krzysiu, ale nie przeszkadzaj mi teraz. Ale może jesteś tą osobą, która zupełnie inaczej była wychowywana. Właśnie miałeś na wszystko. Miałeś na markowe rzeczy. Nie prałeś na przykład butów. Tylko po prostu buty się ubrudziły i szedłeś i pokupałeś nowe buty. Ja buty prałam, bo mi nie było stać na inne buty. Ale jeśli zostałeś tak wychowany, to coś ci chcę powiedzieć. Tylko ja to dalej zaraz rozwinę. Żyjąc tak, też masz problem. Zostałeś przyzwyczajony do zupełnie innych rzeczy i wyhodowałeś w sobie wielkie ego, czyli arogancję posiadania. I zaraz wam to wszystko fajnie potłumaczę. Niezależnie od tego, od jakiego końca zaczniesz, cały kij będziesz musiał podnieść. Niezależnie od tego, jak zostałeś wychowany, czy w filozofii braku, czy w arogancji posiadania, będziesz musiał w swoim życiu chrześcijańskim podnieść cały kij do góry. Czy jesteś w filozofii braku, czy tak naprawdę w tym aroganckim posiadaniu, to są dwa problemy, które tylko i wyłącznie wyglądają inaczej. I może myślisz sobie, że absolutnie nie utożsamiam się z żadnym z tych problemów, o których teraz mówisz. No to jest nieprawda. Jeśli chodzisz po tej ziemi i oddychasz tlenem, utożsamiasz się za chwilkę z tymi problemami. To są dwa złodzieje życia. To są dwa złodzieje życia. I jedno cię okrada, i drugie cię okrada. Zarówno ubóstwo, jak i arogancja posiadania okrada nas z życia, które Bóg chce, abyśmy doświadczali. I teraz zobaczcie, filozofia braku to jest na przykład tak. Ciągły lęk i ochrona przed stratą. Ciągle się boisz, że coś stracisz.
już coś masz i teraz to będziesz ochraniał, będziesz to wysiadywał, będziesz na tym siedział, ponieważ boisz się, że to stracisz. I na przykład są ludzie, którzy notorycznie wyszukują promocji, ale już takich, wiecie, skrajnych. W Biedronce są pomidory, powiedzmy, po 3,50, w Lidlu po 3,49, pruje do Lidla po te pomidory za 3,49. To się wszystko dzieje w naszych głowach z uwagi na filozofię braku. Boimy się, że co? Że stracimy. To chorobliwe oddanie się w pracę z lęku przed brakiem. I nie mówię, żeby nie pracować. W ogóle nie o tym mówię, ale często poddanie, jak gdyby bycie w tej charówie życia, wcale nie nosi znamion łożenia pieniędzy na Królestwo Boże. To jest z filozofii braku, ponieważ boisz się, że ci w życiu zabraknie. Ponieważ takimi koncepcjami, takimi myślami zostałeś jak gdyby przesiąknięty, na przykład we własnym domu. Człowiek poświęci wszystko z lęku przed brakiem. Wszystko człowiek poświęci przed lękiem, przed brakiem. Arogancja posiadania często przejawia się w braku możliwości, w braku wrażliwości na potrzeby tych, którzy wiążą koniec z końcem. Ponieważ zostałeś wychowany zupełnie inaczej. Ludzie często ranią się tekstami takimi, wiecie, nie wiem, jeden ma samochód za 100 tysięcy, a drugi kupił sobie za 4,5. I ten, co ma samochód za 100 tysięcy, mówi, ty, to jeździ w ogóle za te 4,5 tysiąca? Ja mam w ogóle koła za 9. Czy to w ogóle jeździ? Wiecie, o co chodzi? Ponieważ przez całe życie byłeś wychowywany jak pączek w maśle. Niczego ci nie brakowało i wytworzyła się w tobie, w twoim sercu, wytworzyła się arogancja posiadania. Mierzcie się dzisiaj z takimi rzeczami. Arogancja posiadania to jest podejmowanie decyzji ze sobą jako priorytetem. Mi musi być jak najlepiej. Mi musi być najlepiej. Jedną z takich rzeczy, które zaobserwowałam u Artura zaraz po jego nowym narodzeniu, to właśnie tą zmianę zaobserwowałam. Jeździłam do niego jako nienawrócona jeszcze osoba i wtedy, kiedy on jeszcze był nienawrócony, jeździłam do niego lata do więzienia i zawsze to on był najważniejszy. Nieistotny był mój przyjazd. Najważniejsze było to, żebym ja zrealizowała, wiecie co? Kartkę w kantynie. To było ważne. Żebym zrealizowała kartkę w kantynie. Ale kiedy narodził się na nowo, czyli dostał od Boga nową naturę, kiedy ja pojechałam do niego na pierwsze widzenie z Wiktorem, to ja, jako niewierzący człowiek, natychmiast w ogóle zobaczyłam coś, co jest zupełnie innego. On nie dał mi kartki, którą miałam zrealizować w kantynie. On całą godzinę, którą mieliśmy dla siebie, to była godzina poświęcona dla mnie i dla Wiktora. On na mnie patrzył, on się pytał, co jest u mnie, on patrzył na Wiktora. Rozumiecie? Chyba coś tam mógł wtedy kupiłam, nie wiem, płatki chyba błyskawiczne. Natura się zmieniła. Z arogancji posiadania. I teraz tak. Musisz ten kij podnieść. Częściowo jesteśmy wychowani w filozofii braku, a częściowo jesteśmy wychowani w arogancji posiadania. Ale chcę wam dzisiaj rzucić wyzwanie. Modliłam się ostatnio o to właśnie słowo z Dziejów Apostolskich, że oni wszystko mieli wspólne. I wiecie, zupełnie inaczej ten tekst zrozumiałam. I w zupełnie innej odsłonie Bóg mi to wszystko pokazał. Ja się kiedyś zastanawiałam, pamiętam jak jeszcze Artur siedział w więzieniu, my z Norbertem jeździliśmy na taką grupę domową, byliśmy na niej tam razem wiele lat. I Norbert zawsze z tą filozofią właśnie taką wyjeżdżał. Wszystko mieli wspólne, razem mieszkali i tak dalej. Ja tak sobie myślałam, że no w sumie mogłoby to tak wyglądać, ale w obecnym naszym stanie, z naszymi charakterami, byśmy się tutaj pozabijali. Bo nie ma takiej opcji, żeby w ogóle było między nami tam w ogóle dobrze. Wiecie, o co chodzi? Ja mówię, kurczę, w ogóle na odległość w ogóle, ale mówię, nie rozumiem tego w ogóle słowa.
I chciałabym, żebyśmy go dzisiaj spojrzeli, żebyśmy spojrzeli na ten werset zupełnie inaczej, bo on tak naprawdę zupełnie co innego pokazuje. Dlatego tak bardzo ważne, żeby czytać Biblię ze zrozumieniem, żeby ją badać z oryginałem, ponieważ jeśli tego nie robimy, to diabłu się udaje nas wkręcać w coś, co jest nieprawdziwe i tak naprawdę potem nie umiemy do tego dopasować swojego życia. I wcale się nie dziwię, bo to w ogóle nie jest Boży zamysł. To w ogóle nie są Boże zamysły, więc przeczytajmy sobie razem Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I teraz tak. Werset 42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I to jest jeszcze to przejście. I mówimy na to amen, amen. Trwali w nauce apostolskiej, chleb razem jedli, to przejdziemy to. Alleluja, Jezus jest z nami. Zrobimy przebudzenie. Dobra, idziemy dalej. Werset 43 i 47. I to są już gorsze wersety. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Jezu! Rozdawali posiadłości i rozdawali wszystkim wedle potrzeby. No manipulacja! No manipulacja. I teraz posłuchajcie, no manipulacja czy nie manipulacja? No jeśli by to była manipulacja, myślę, że nie byłoby to użyte w Biblii. Jako dobry przykład. Dobra, idziemy. Kurczę. Co tam się stało z tymi ludźmi? Co się stało z tymi ludźmi? Trzeba zacząć zadawać sobie głębokie w ogóle pytania. Co tam się stało z tymi ludźmi? Że sprzedawali swoje posiadłości, przynosili pod stopy apostołów i rozdzielali wszystkim wedle potrzeby. Co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? No bo ja w ogóle, no masz tak, że ty dzisiaj wiesz, coś tam mam w ogóle, oddam. Nie o to chodzi. Coś ci powiem. Nigdy nie rób niczego pod presją. Amen. Amen. Chrześcijaństwo jest personalne. Przyjąłeś Jezusa, przyjąłeś Ducha Świętego. Ucz się i nie ulegaj presji i manipulacji. To w ogóle nie chodzi o to, aby sprzedać coś, bo ktoś ci powiedział lub coś kazał ci zrobić. Poczekajcie, żeby tego nie zgubiła. Co to się w ogóle stało? Że zamanifestowało się właśnie to, że sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I teraz zobaczcie, chcemy być kontynuacją Dziejów Apostolskich? Chcemy, nie? Często w ogóle tak się podpisujemy, nie? Jesteśmy kontynuacją Dziejów Apostolskich, ale ja to mówię tak, kartka, wszystko przyjdzie, mikrofon też. Chcemy być kontynuacją Dziejów Apostolskich, ale bez tych wersetów! Tylko z tymi, że trwali w nauce apostolskiej i się tam tym chlebem łamali. Ale już bez tego, wiecie, że sprzedawali na przykład posiadłości, tak? Imienia i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I powiem wam, co tam się wydarzyło. W momencie, kiedy Duch Święty przyszedł, zrodził w ludziach nową naturę. On zrodził w ludziach nową naturę. Jaką naturę? Swoją naturę. W ludziach powstała boska natura.
W ludziach powstała boska natura. Bóg zasiał w nich swoją hojność. To hojność Boga zamieszkała w tych ludziach. Jeśli jesteś zrodzony z Boga, w twoim sercu jest hojność. Nie musisz jej szukać, ona tam po prostu jest. Tak jak miłość, tak jak radość, tak jak mądrość. Ona po prostu w tobie jest, ponieważ zamieszkał w tobie kto? Cały Bóg. Cały Bóg w tobie zamieszkał, a nie jaki? Wybrakowany. I prawdopodobnie, żeby zacząć nią żyć, będziesz musiał pokonać któryś z tych problemów, o których powiedziałam wcześniej. Filozofię braku lub arogancję posiadania. Dalej, co tam się wydarzyło? Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Wydarzyło się tam, kochani, coś naprawdę bardzo potężnego. Duch Święty, który przyszedł, uzdolnił ich do całkowicie nowego życia. Do całkowicie nowego życia. Duch Święty spowodował, że przestali się bać, że coś stracą, że ktoś im coś zabierze. Przestali żyć jak pączki w maśle, w pogardzie do wszystkiego innego. Boża hojność spowodowała, że zaczęli żyć nową filozofią życia. Hojność Boża w życiu tych ludzi zamanifestowała się szacunkiem do Boga i ludzi, przyjęciem domowników wiary z radością. I te słowa, że byli razem i mieli wszystko wspólne, to w ogóle nie chodzi o to, że oni mieli wspólną łazienkę, wspólne ubrania. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, wiecie, ja chodzę z Bogiem 18 lat, ale ja nie chciałabym mieszkać z wierzącymi ludźmi. Dlaczego? Dlaczego? Ja w ogóle mam męża. Ja mam męża, ja mam swoją rodzinę. Ja w ogóle nie chciałabym, żeby ktoś z kościoła pałętał mi się w ogóle podał codziennie. Rozumiecie? I teraz powiem tak, w niereligijny sposób wy też tak nie chcecie. Bo to w ogóle nie o to chodzi, że oni mieli wszystko wspólne. To znaczy, że mieli jeden kibel, zrali do jednego kibla, chodzili w jednym w ogóle ubraniu. Tak, byli święci, w ogóle wiecie o co chodzi. Nie. I teraz tak, to, że mieli wszystko wspólne i że byli razem, z greki oznacza, że uczynili swoje zasoby dostępnymi dla kogo? Dla innych. Uczynili swoje zasoby dostępnymi dla innych. I teraz może paść takie pytanie. To co? Mam wszystko sprzedać i oddać ludziom? Nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie działamy pod żadną presją, ani pod naciskiem. Żaden człowiek nie może na ciebie nacisnąć i nigdy w życiu nie rób nic, co nie jest zgodne z przekonaniem, ponieważ wszystko, co jest niezgodne z twoim przekonaniem, jest grzechem, czyli błędem. Jeśli działasz niezgodnie ze swoim przekonaniem, to znaczy, że ulegasz czemu? Manipulacji. A więc to, że oni byli razem i mieli wszystko wspólne, oznacza to, że oni uczynili swoje zasoby dostępnymi dla innych. Mnie to rozciąga. Uczynili swoje zasoby dostępnymi dla innych. A więc nie ulegasz manipulacji, nie ulegasz presji. Prawdziwe jest to, co robisz zgodnie ze sobą. A więc hojność to nie jest dawanie tylko i wyłącznie pieniędzy, ale to jest oddanie całego swojego życia. Bycie hojnym to jest oddanie całego swojego życia. To nie jest płacenie dziesięciny. Rozumiecie? Ludzie mają problem z płaceniem dziesięciny. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież ty jesteś cały Boży. W ogóle jak rozwalisz to wszystko na części pierwsze, to w ogóle wszystko, co zarabiasz, to nie jest twoje. To nie jest twoje. Ty w ogóle nie pożyczasz Bogu. Wiesz, co chodzi? To trzeba tak naprawdę... O, włączamy myślenie. Myślenie trzeba włączyć. Narodziłem się na nowo, cały jestem Boży, wszystko co mam jest Boże. Wiem, co to jest za filozofia, kto mnie zmanipulować, oni mówią, żebym dziesięcinę oddał. Przecież to nie jest twoje. Hej. No i tak ci Bóg idzie na rękę, bo zarabiasz 100%, a on mówi 10% mi oddać. Wiesz, co chodzi? Tak naprawdę to w ogóle ci cały czas Bóg na rękę idzie. Hojność Boga zamieszkała w tobie po nowym narodzeniu. Cały Bóg z całym swoim potencjałem zamieszkał w tobie, nie Bóg wybrakowany.
Hojność, kochani, nie posiada jednej formy, ona nie posiada tylko i wyłącznie formy monety. To jest w ogóle nieprawda, bo to w ogóle musimy na to wszystko spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Cały Bóg zamieszkał we mnie. Bo teraz, co ma powiedzieć ten co pieniędzy nie ma, tak? A też hojność jest w nim. Hojność Boża to cały pakiet. To jest czas, uwaga, miłość, bycie razem i dzielenie się. Hojność Boża jest szeroka i, tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest tylko wymiarem monety. Musisz uwierzyć w to, że w ogóle cały jesteś Boży, że od kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to w ogóle cały Bóg zamieszkał w tobie. Z zupełnie inną filozofią życia. Z zupełnie inną filozofią życia. Teraz zobaczcie, dlatego my musimy zmieniać sposób myślenia, ponieważ jak nie zmieniamy swojego sposobu myślenia, to tak naprawdę w ogóle my ciągle podchodzimy do tego Boga, no ale to co, On coś ciągle ode mnie chce. Daj mi swój sposób myślenia, daj, życie mi oddaj, daj mi swój sposób myślenia, pieniądze mi daj, w ogóle teraz uczyń swoje dobra w ogóle dostępnymi dla innych, ciągle coś ode mnie chcę. Ale można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Jesteś nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, urodziłeś się na nowo. Każda inna filozofia, która ci towarzyszyła w świecie, jej nie ma. Teraz masz nową filozofię, masz nową naturę, masz naturę Boga, masz w tej chwili filozofię Boga. Więc nie masz tej pretensji, Syn Bogu oddaje. Przecież cały jesteś Boży. Cały jesteś, powiedz, cała jestem Boża. Cały jestem Boży. My z Arturem, będąc w różnych też religijnych kręgach i tak dalej, zetknęliśmy się też z czymś takim, że nie zawsze tam, gdzie byliśmy, nauczano w sposób właściwy na temat pieniędzy. Zazwyczaj w początkowych w ogóle latach uczeni byliśmy czegoś takiego, wiecie, jako taki symbol chrześcijaństwa i takiej hojności była stawiana ta wdowa, nie? Ona dała ten wdowi grosz, w ogóle coś takiego ostatniego, i ona nic nie miała. Wiecie, o co chodzi? Ona nic nie miała. To są też w ogóle wszystko rzeczy, które się biorą z takiej filozofii w ogóle braku. Wiecie, nie mam, no to przyjdę do tego grosza, rzucę tutaj, wiecie. To jest ta właśnie filozofia braku. My byliśmy właśnie w takich miejscach, gdzie się uczyło tego, że czym człowiek uboższy, tym bardziej Boży. Taki duchowy. Że to tylko normalnie utożsamić się z Franciszkiem z Asyżu, wiecie, że w ogóle boso poszedł przez świat i Bóg był z nim, w ogóle Bóg o niego dbał, wiesz, i ta filozofia braku, która jest w tobie, do której ty się tak naprawdę przyznać nie chcesz, ona ci będzie mówiła, nie, ty nic nie masz, ale spójrz na tą wdowę, spójrz na Franciszka w ogóle z Asyżu, nie miał nic, no ale Bóg się nim zaopiekował, nie tak? No tak. No i to jest po części prawda, ale to jest jakiś element prawdy. Bo to cały Bóg w tobie zamieszka. Rozumiesz? I prawdą jest to, i musisz mieć indywidualne, twoje osobiste doświadczenie tego, że w ogóle Bóg o ciebie dba. On o ciebie dba. Ale idźmy dalej. Więc celebrowane były takie postacie właśnie jak ta wdowa, która nie miała nic, ale tak naprawdę miała wszystko, czyli tego jednego grosika. Więc ona była, te przykłady właśnie takie, czy ona, ta wdowa, czy ten Franciszek z Asyżu, to w ogóle wiecie, jak gdyby no takie bliskie, są bliskie postacie, jak gdyby dla osób, które żyły w filozofii braku. I teraz, dopóki jesteś sam, to jest dobre, Bóg w ogóle o ciebie dba i tak dalej. Ale co się dzieje, kiedy wchodzisz w związek małżeński? Co się dzieje, kiedy stajesz się właśnie, powiedzmy, częścią wspólnoty? I jesteś na przykład pusty, nie masz pieniędzy. Czy wiesz, że jest też coś takiego, że Bóg przez ciebie może błogosławić innych ludzi? Czy zdajesz się z tego sprawę, że Bóg przez twoje życie może błogosławić innych ludzi? Czyli Bóg przez ciebie może zatroszczyć się o kogoś. I ta zdolność jest w tobie. Ta zdolność jest w tobie. Kiedy my byliśmy właśnie w tych takich ruchach, gdzie mówiło się zazwyczaj w ogóle o tym, że tam, gdzie jest kasa, w tych kościołach, w których się głosi właśnie
kasa, 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 na pewno jest manipulacja, na pewno są wyłudzenia, ponieważ generalnie nie nauczało się w ogóle takich rzeczy, więc jak wchodziły na rynek chrześcijański nauczania w ogóle właśnie o Bożej hojności, o tym, że w ogóle wiecie, srebro i złoto należy do Boga, że tak naprawdę w ogóle możesz mieć kasę, możesz być w ogóle bogaty, możesz mieć tak naprawdę dużo, to to zaczęło być postrzegane jako manipulacja, czyli zaraz ludzie dopatrywali się w tym czegoś dziwnego. Czemu? Bo generalnie najwięcej ludzi wyłazi z tej filozofii braku. Najwięcej ludzi w ogóle u nas w Polsce wychodzi jednak z tej filozofii braku. Ale kochani, my musimy przyjąć pełną Ewangelię, mieć zrozumienie pełnej Ewangelii i mieć zrozumienie Boga takiego, jakim On jest, a nie Boga wybrakowanego. Tak naprawdę, żeby wszystko w naszym życiu miało ręce, potrzebujemy właśnie chodzić w Chrystusie takim, jakim On jest. I może kiedy słyszysz o pieniądzach, to z tyłu głowy masz taką informację. Chcą mnie oszukać. Chcą mnie zmanipulować. Było dobrze. Ona jeszcze nie mówiła o Kasie. Teraz jak jeszcze ona mówi o Kasie, to już do kwadratu będziemy teraz zmanipulowani. Jeszcze raz mówię. Nigdy nic w swoim życiu nie rób pod presją. To tak jak ja się dziwię ludziom, którzy nie poznali do Jezusa, nie poznali Jezusa, a chodzą do kościoła. Kiedyś pewien przebudzeniowy człowiek powiedział zboczenie religijne. Rozumiesz? Zboczenie religijne. Co? Jak można się czuć dobrze w kościele, nie znając Jezusa? Wiecie, taka mała dygresja. Potrzebujesz mieć zrozumienie, że to, co masz, nie należy do ciebie. I tak naprawdę każdy z nas to ma. Tylko wiecie, w większości naszego życia z Bogiem nie zadajemy sobie w ogóle głębokich pytań. Życie jest płytkie. Żyjemy od niedzieli do niedzieli. I nie zadaje się tak naprawdę głębokich pytań. Jak się nie zadaje głębokich pytań, to też tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Ja z własnego życia mogę wam powiedzieć takie świadectwo, że tylko mam pozałatwiane rzeczy w swoim życiu takie, o których ja sama zdecydowałam z Bogiem rozmawiać. Bóg ze mną nie rozmawia o rzeczach, o których tak naprawdę ja z Bogiem o tych rzeczach rozmawiać nie chcę. I wiecie, jeśli chodzi o sprawy na przykład pieniędzy, ja jeszcze raz przytoczę tego chrześcijańskiego milionera, czy może nawet miliardera, Petera Danielsa, on już jest dzisiaj staruszkiem. I wiecie, kiedy przyjechał do Polski i zrobił konferencję na temat finansów, to prawda jest też w ogóle taka, że bardzo dużo ludzi tam przyjechało z taką chęcią usłyszenia jakichś złotych środków. Wiecie, że co tak naprawdę teraz on nam tutaj powie, nie? On ma tyle złota, on ma własną walutę, a w sumie był jakimś tam ciemniakiem, nie rozumiał kolorów, był daltonistą, potem założył firmę, sprzedawał w ogóle farby. Co się w ogóle wydarzyło, że temu człowiekowi się w ogóle udało? No, udało mu się, bo wiecie, on między innymi uwierzył w to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Rozumiecie, on uwierzył w ogóle w swoje nowe narodzenie i jak zaczął obracać potężnymi finansami, to on przede wszystkim wiedział, od kogo te pieniądze ma. I on przez cały czas robił i robi obrót tymi pieniędzmi. Czyli on się do nich nie przyzwyczaił. One się do niego nie przykleiły. One się nie przykleiły do jego portfela. Czyli on się z nimi nie utożsamił, ponieważ był rozprawiony z filozofią braku, jak i z arogancją posiadania. Rozprawiony był właśnie z tym kijem, z tymi dwoma końcami. Mógł mieć potężne pieniądze, mógł nimi obracać, mógł błogosławić Kościół, mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi, dlatego że był rozprawiony z całym kijem. Był rozprawiony i z filozofią braku, i z arogancją posiadania. I na tej konferencji, wiecie, on mówił klasyczne, proste rzeczy. Wierzę w Jezusa, jestem wypełniony Duchem Świętym, mam jedne buty, bo mam jedne nogi, mam jedną żonę, nie zmieniłem żony, jestem wierny Bogu. To, co mam, nie należy do mnie. Nie manipuluję ludzi pieniędzmi, a łożył naprawdę potężne pieniądze na różne kościoły, ale nigdy nie manipulował ludzi swoimi pieniędzmi. A więc musisz się rozprawić z
filozofią i braku, i z arogancją posiadania. Dopóki te rzeczy nie są w naszym życiu załatwione, dopóki nie jesteśmy tak naprawdę w pełni utożsamieni z nową naturą, która w nas w ogóle mieszka, to my w ogóle trzymamy te rzeczy kurczowo. Czemu? Bo się boję, bo mi zabraknie, bo mi styknie. Wiecie, tak jak Artur powiedział na samym początku, my nasze życie z Bogiem rozpoczynaliśmy tak naprawdę od posiadania potężnych długów. Potężnych długów. Żyliśmy z takim notesikiem i z taką karteczką, ciągle tam Artur zapisywał. Ja to mówię, Boże, jak jeszcze mówię teraz, to co mamy, a jest niewiele, zostanie podzielone w ogóle na takie w ogóle części. Wiecie, jak posiadacie jakby doświadczenie filozofii braku i na przykład był kabanos i dzielili go na 6 części, a tobie przypadło 7. No to ja mówię, jak on teraz podzieli w ogóle tą sumę pieniędzy w miesiącu, którą my mamy i on ją podzieli tak łup, 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 to mi na podpaski nie starczy. W ogóle mówię, co ja tam sobie będę watę wkładała? Wiecie, o co chodzi? Nigdy niczego nam nie zabrakło. Niczego nam nigdy nie zabrakło. Doświadczenie ochrony finansowej, osobistej spowodowało to, że kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, kiedy zaczęliśmy usługiwać po całej Polsce i pieniądze szły na nasze konto, tak? To my uczyniliśmy nasze zasoby dostępne dla innych ludzi. Między innymi w taki sposób ta służba powstała. My rozpoczęliśmy służbę nie z pustym kątem. My rozpoczęliśmy służbę z pełnym kątem. Z samochodami i wielu z was porusza się na przykład naszymi zasobami. Zgodzicie się z tym? Dlatego, że Boża hojność zamieszkała w nas. Boża hojność zamieszkała w tobie. Nie musisz tego szukać. Nie szukaj tego, tak jak nie szukasz mądrości i nie szukasz miłości. Ty po prostu uwierz w to. Hojność nie rozpoczyna się od dawania pieniędzy, ale zaczyna się tak naprawdę od objawienia, że wszystko mam i to, co mam, wiem, od kogo pochodzi i dokąd idzie. Z tego miejsca rozpoczyna się w ogóle tak naprawdę sprawa, aby mieć hojne serce. Wiecie, że tak naprawdę można pieniądze dawać z lęku. Lub, jest druga kwestia, bo chcesz pieniędzmi manipulować. Jeśli jesteś biznesmenem i dajesz pieniądze na kościół, to twoja lewica niech nie wie, co robi prawica i odwrotnie. Nie możesz manipulować ludzi pieniędzmi. Dajesz i zapominasz. Dajesz kasę i zapominasz. Dajesz kasę i zapominasz. Jeśli ci, którzy z was dają pieniądze, powiedz to teraz. Daję kasę i zapominam. I nie manipuluję. A więc hojność rozpoczyna się od objawienia, a nie od tego, że tak naprawdę muszę coś dać. Nic nie musisz. Hojność rozpoczyna się od miejsca wiary, że nie boję się właśnie, że mi zabraknie. Gdzie niczego nam nie zabrakło. Nigdy nam niczego nie zabrakło. A zaczynaliśmy naprawdę od bardzo trudnych życiowych sytuacji. Hojność jest Bożą naturą. Bóg jest hojny dla tych, którzy Mu wierzą i dla tych, którzy Mu nie wierzą. Wiecie, tak naprawdę w ogóle też błogosławieństwa pada i na wierzących, i na niewierzących. Ta nowa natura jest w tobie, ale dopóki tak naprawdę nie przemienisz swojego sposobu myślenia, to tak naprawdę będziesz żył tak, jak myślisz, a nie to, kim jesteś. I to jest naprawdę ważne. Dopóki nie przemienisz swojego sposobu myślenia, będziesz żył to, jak myślisz, a nie to, kim jesteś. Zobaczcie, Iza opowiadała fajne świadectwo. Jest tutaj z nami, jest w służbie w ogóle i tak dalej, ale w ogóle pojechała do Kenii, tak? Zobaczyła w ogóle... Coś zobaczyła. Zobaczyła w ogóle ludzi, którzy są w potrzebie, tak? I natychmiast postanowiła, że ona zmienia filozofię. Z konsumpcjonizmu na co? Na to, że ona uczyni teraz swoje zasoby, tak? Dostępne dla innego człowieka. Co się wydarzy w Izy życiu? Wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy się wydarzają. Przede wszystkim w ogóle serce się zmienia. Nastawienie się zmienia. Nie mówię tu o tej perspektywie, że w ogóle o, teraz zajrzę na konto, dałam tutaj, to może tam jakiś przyrościk. To w ogóle nie tak. To są również lękowe rzeczy. Więc sposób myślenia tak naprawdę jest kluczem do tego, żebyś żył zgodnie ze swoją nową naturą. Te
tak jak człowiek może oddać swoje życie Jezusowi i nigdy mu się nie poddać, nie poddać swojego sposobu myślenia, tak będziesz żył, jak będziesz myślał. Bo mimo to, że jesteś nowym człowiekiem, wszystko wiesz, to jeśli nie przemienisz swojego sposobu myślenia, absolutnie nie będziesz mógł tak naprawdę w ogóle wejść w Boże rzeczy. Rozmawiałam z kimś ostatnio na temat dziesięciny. Nie z naszego w ogóle kościoła, ani nie z naszego zespołu. Człowiek w ogóle strasznie wylękniony, bojący się i właśnie mówi do mnie, słuchaj, w ogóle, ja nie mogę tej dziesięciny w ogóle oddać, ja wiem, nie oddawaj. Jezu, ale ulga. Jesteś pierwszą osobą, która mi powiedziała w ogóle, nie oddawaj. Normalnie przyjmuję teraz słowo jako proroka. Ja wiem, i niech ci Bóg błogosławi. Ale mówi, jak Boga kocham, mówi, nie muszę oddawać. Ja wiem, jak Boga kocham, nie oddawaj. Dobra, ale nie będę przeklęta. Ja mówię, no bo nie odpowiedziałeś od razu, nie będę przeklęta. Ja mówię, nie będziesz przeklęta. To znaczy, że co? Będzie mi Bóg błogosławił? Ja mówię, no chyba nie do końca tak, jak myślisz. Ale przeklęta na pewno nie będziesz. Przeklęta na pewno nie będziesz. Ponieważ Bogu nie zależy na twoich pieniądzach. Ponieważ to, co masz, to i tak jest Jego. Rozumiecie? To w ogóle włączamy myślenie. Poszerzamy perspektywę myślenia. Jezu, dziewczyna! A to nie jest twoje! Rozumiecie? To nie jest twoje. Niech to się rozświetli w was. Przecież cały jesteś Boży. Mieszkanie, które masz. Samochód. Rower. Motor. Ciuchy. To wszystko jest Boże. To wszystko jest Boże, a ty masz nową naturę. Więc powiedziałam jej, że tak naprawdę nie będzie przeklęta. Błogosławieństwa nie przychodzą do nas automatycznie, ale przychodzą przez życie w wierze, a życie w wierze jest czym? Uczynkiem. Wszystko, co masz, pochodzi od Boga. A więc musisz mieć tą świadomość, kim jesteś. Skąd tak naprawdę masz różne rzeczy? Jeśli pracujesz i zarabiasz, to masz możliwość pracowania i masz możliwość zarabiania pieniędzy. Amen? Amen. Do kogo to wszystko należy? Do Boga. Tak naprawdę to jest, bo ty cały jesteś Boży. Cały po prostu jesteś Boży. Największą, kochani, dojrzałością nie jest danie tego, co trzeba. Nie jest danie zdanie tego, co trzeba, a nie tego, co chce. Wielu ludzi daje to, co chce. Ale to nie jest największa dojrzałość. Największą dojrzałością jest danie tego, co trzeba. Zgodzisz się z tym? Bóg dał to, co trzeba. Kogo dał Bóg? Jezusa. Potrzeba była odkupienia ziemi. Była bardzo duża potrzeba odkupienia ziemi. Była bardzo duża potrzeba wykupienia człowieka z ręki diabła. Wiecie, że generalnie w Kościele żyje się w dużej mierze po prostu religią. Religią. Bez zadawania sobie głębokich pytań. Bez głębokiego analizowania. Bez osobistego przeżywania. Bez przeżywania w ogóle nowego narodzenia, bez przemienionego w ogóle sposobu myślenia. Są luki w ogóle w charakterze, dlatego że nie zadaje się głębokich pytań. Nie zadaje się sobie głębokich pytań. A jak się sobie głębokich pytań nie zadaje, to też tak naprawdę nie ma się właściwych odpowiedzi. Spójrzcie na ten werset dzisiaj zupełnie inaczej. Uczynili swoje zasoby dostępnymi dla innych. My żyjemy tak od samego początku naszego chodzenia z Bogiem. My naprawdę w ogóle przeszliśmy tak bardzo dużo różnych i sytuacji, i rzeczy. Pierwszy kościół, jak wiecie z naszych opowieści, prowadziliśmy w ośrodku dla bezdomnych.
Mieliśmy, był też taki czas, że chodziliśmy do takiego domu ciepła w Masielsku, do takich dzieci, które były z trudniejszych w ogóle domów. Uczyniliśmy nasz dom dostępny dla nich. Kiedy rozpoznawaliśmy w ogóle Boga, Bożą naturę w ogóle w sobie, to, że w ogóle Bóg jest hojny, tak? To tak naprawdę my rozpoznawaliśmy, że my jesteśmy w ogóle dla kogo? Dla człowieka. Nie żyjemy sami dla siebie. My nie żyjemy sami dla siebie. Wiecie, różne szopki mieliśmy na przykład w domu po tym, jak takie dzieciaki nas odwiedzały. To nie przychodziły dzieci, które były dziećmi kulturalnymi, tak? Tylko dzieci przychodziły i na przykład załatwiały się do sedesu, ale na przykład pupy już nie wycierały, albo wsadzały sobie palec do tyłka i potem te 111 mieliśmy na ścianie. Uczyń swoje życie dostępnym, uczyń swoje zasoby dostępnymi w ogóle dla innego człowieka. Nie żyjesz dla siebie. Nie oddałeś życia Jezusowi i teraz nie zakrzesz swojego życia. I nie żyj tylko i wyłącznie sam dla siebie. Boża hojność jest wielka, rozumiecie? I teraz zobaczcie, ta filozofia braku i arogancja posiadania, ona nie pozwala nam wejść tak naprawdę w ogóle w głębokie przeżywania Boga, czyli w ogóle Bożej natury, która jest w tobie. Nie bój się. Słuchajcie, nie bójcie się. Naprawdę. I nie mówię do was z perspektywy teorii. My naprawdę wiele rzeczy przeszliśmy. Nie bójcie się. My też doświadczaliśmy hojności w postaci różnych rzeczy od ludzi. Na samym początku na przykład naszych usług jeździliśmy do domów różnych ludzi. Jeździliśmy tak naprawdę, spożywaliśmy z ich dóbr. Jedliśmy z ich lodówek. Wiecie, o co chodzi? My usługiwaliśmy, powiedzmy, tym, co mieliśmy. Swoim czasem, swoją mądrością, namaszczeniem, które Bóg nam dał. Byliśmy też kiedyś w takim miejscu, gdzie pomogliśmy pewnemu małżeństwu, które tak naprawdę miało się rozwieść. Pomogliśmy im mądrością Bożą, która była w nas. Pomogliśmy im namaszczeniem, które na nas jest. A oni nam dali samochód. Co zrobili? Pozwolili, tak? Uczynili to, że ich zasobności, tak, stały się nasze. Stały się nasze. Czy kiedykolwiek nam to wypomnieli? Nie. Absolutnie. Dali ich zapomnieli. To ja, będąca z tego domu z filozofią braku, tak jak powiedziałam do Artura, Jezu, ale w ogóle mówię, ten samochód nam dali, to w ogóle kupmy im jakiś voucher w ogóle, nie wiem, do Sephory w ogóle, albo jakieś w ogóle, nie wiem, co, w ogóle cokolwiek. Nie było tak głupio, wiecie, w ogóle wziąć na przykład ten samochód, nie? Bo to w ogóle, wiesz, no, człowiek patrzy w ogóle z taką, z tej, jak gdyby, filozofii braku, w ogóle patrzy naturalnymi oczami. No my w ogóle jedziemy, siedzimy i w ogóle my tylko mówimy, ale w ogóle ich życie jest podnoszone, serce się zmienia, perspektywa się w ogóle zmienia, a tu facet wyciąga w ogóle dowód rejestracyjny, kluczyki, łup i mówi, to jest wasze. Więc ja mówię, coś natychmiast też, coś tam, nie? Bo nie chcę być duszna. A dlaczego? Bo nie chcę być duszna, rozumiecie? Muszę teraz będę przeklęta w ogóle, wiecie, w ogóle oni mi dali to, jem dam to, w ogóle zróbmy tak, żeby coś wyrównajmy. W ogóle wyrównajmy to, nie? Oni mi dali więcej, ja im tylko to. Kurczę. Filozofia braku i arogancja posiadania tak naprawdę dotyka każdego człowieka. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli chodzisz po tej ziemi, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, tak? Możesz, oczywiście możesz tak naprawdę nie przyznać się w ogóle do tego, ale jeśli na przykład rozkręcasz w ogóle swoją służbę i boisz się o pieniądze, to znaczy, że któryś z tych końców kija dotyka twojego życia. No i jednak on dotyka twojego życia. Boisz się o te pieniądze, boisz się zaryzykować. Kurczę, w ogóle no, ale spinasz się i się nic w ogóle nie dzieje. Boża natura zamieszkała w tobie, kiedy oddałeś życie Jezusowi. Zamieszkał w tobie cały Jezus w postaci Ducha Świętego i on nie jest wybrakowany. I posłuchajcie, to jest bardzo fundamentalne nauczanie. To jest fundamentalne nauczanie. To jest w ogóle tak naprawdę to, od czego każdy człowiek powinien wystartować w swoim życiu. To jest właściwy start.
właściwy stan, bo kiedy przychodzimy do Jezusa, to przede wszystkim co zaczyna być eliminowane? Ciemność. Ciemność jest eliminowana. Jezus przychodzi, zapala światło i ty natychmiast co? Widzisz. Wow! Wow! Jestem cały Boży. Wszystko, co mam, nie należy do mnie. Wiecie, że ja dziesięcinę oddaję nawet z ściuków, które dostanę. Jak ktoś mi coś podaruje, to ja z tego oddaję dziesięcinę. Dostanę jakiś prezent, to ja z tego oddaję dziesięcinę. To jest we mnie wmontowane, to jest moja kultura, to jest część mojego charakteru. I ja nie robię tego w ogóle z lęku. Wiecie, o co chodzi? Jestem człowiekiem, który funkcjonuje w zasadach Bożych. Uczyń swoje zasoby dostępnymi dla ludzi. Uczyń życie swoje dostępnym. Uczyń swoje życie dostępnym. Jeśli mierzysz się z tą filozofią właśnie braku i uważasz, że tak naprawdę błogosławiony jest ten, co nie ma, to jesteś w błędzie. Oczywiście Bóg będzie o ciebie się troszczył, On będzie o ciebie dbał, ale pytanie, dalej idziemy, czy może zadbać o kogoś przeze mnie? Może zadbać o kogoś przeze mnie? Czy chcesz, żeby Bóg zadbał przez ciebie o kogoś? Najważniejsze jest to, żebyśmy rozpoznali te dwie filozofie i żebyśmy nie dorabiali do tego niepełnej Ewangelii. Nie, w ogóle to już jak ten ma pieniądze, to... Wiecie, o co chodzi? Pieniądze wzbudzają taki sposób myślenia. Tam musiało dojść do grubych wałków. Na 100% w ogóle coś tam się wydarzyło. Jest Kościół, ale przy okazji jest jakiś handel. Ale czy? Kijami? Bibliami. Nie, no na 100% handluje. Cerolski na 100% czymś handluje. Czym handlujesz, Artur? Czym? Dragami. Czym? Ludzie, którzy są z tej filozofii właśnie braku, mają podejrzliwe myślenie. Wiecie, jak to jest? No naprawdę, w ogóle pomyślcie w ogóle o tym. Nie, no tam w ogóle, nie, słuchaj. Normalnie tam mają takie rzeczy, a oni mają takie... Kurwa? Słuchaj, spieszmy się teraz, porozmawiajmy o tym. Tam coś kręcą. Balik mają? Żarcie mają? Ale kręcą na tym? Mhm. Za żadnych nawet nie ma zarobku. Czasami są straty, musieli tylko i wyłącznie wypłacać. Wiecie, jak to oni? Jeden przyjdzie, zapłaci, drugi nie zapłaci. Ale my jesteśmy kościołem. My jesteśmy firmą, nie rozliczamy w ogóle ludzi, tak? Uczyniliśmy nasze zasoby dostępnymi dla innych ludzi. To, wiecie, to jest przekleństwo w ogóle w kościołach, ta filozofia właśnie braku i arogancja posiadania. Może nawet być tak, że byłeś w tej filozofii w ogóle braku, tak? A teraz coś masz i jesteś arogancki na posiadanie, bo się dalej boisz. Bo się na przykład dalej boisz, bo wszystko tak naprawdę co kręcisz, to kręcisz z uwagi na kasę. I w ogóle mottem twojej służby to jest kasa, 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 kasa. Bo się właśnie boisz. Ale kiedyś Reinhard Bonnke powiedział tak, pieniądze w kościele są po to, żeby je wydawać. Pieniądze w kościele są po to, żeby je wydawać. To nasze spojrzenie na temat pieniędzy, tak, pozwala nam je posiadać. Pozwala nam posiadać te pieniądze. Bo te pieniądze, które mamy, nie mamy tylko i wyłącznie na konsumpcję, ale mamy na służbę. Tak? Mamy na służbę. Wiecie, my tak naprawdę z uwagi na pieniądze, które posiadamy, moglibyśmy mieszkać zupełnie inaczej. Ale nie chcemy. I ja nie piję do nikogo. Taką decyzję podjęliśmy lata temu. Taką decyzję podjęliśmy lata temu. Że w ogóle będziemy w taki sposób mieszkać. I mieszkamy dalej w niespełna 60-metrowym mieszkaniu. I tak będziemy mieszkać. Ponieważ pieniądze, które mamy, mamy na służbę. Uczyniliśmy nasze dobra dostępnymi dla innych ludzi. A więc w ogóle, dopóki nie zmienisz tego sposobu myślenia, dopóki nie pozaglądasz głęboko w ogóle w siebie, jaka filozofia dotknęła ciebie, czy filozofia braku, czy arogancja posiadania, nie będziesz mógł mieć w ogóle hojnego serca. Nie będziesz chodził w ogóle w tej perspektywie, ponieważ będziesz na przykład się bał. Teraz ja nic nie będę na przykład miał.
cały jesteś Boży, cokolwiek w ogóle posiadasz, należy do Boga. Cokolwiek posiadasz, należy do Boga. Zgodzicie się z tym? Uczyń dzisiaj w ogóle swoje zasoby dostępnymi dla drugiego człowieka. I teraz zobaczcie, to się dzieje w człowieku. Ta natura Boża powstaje w ogóle w człowieku, jak człowiek w ogóle oddaje swoje życie Jezusowi. Jedni to łapią od tak. Wiecie, bo się światło Boże w ogóle w nich zapaliło i ludzie to łapią. A drudzy się kręcą latami, kręcą. Po 16 latach załapał. W ogóle, że Jezu, w ogóle oddam Ci za 10 dni. Boże, kochany, w ogóle. I to jest taki, wiecie, przełom, oddam dziesięcinę. Chryste, eleison, to w ogóle nie jest twoje. To nie jest, w ogóle nie robisz Bogu łaski. Kto to komu łaskę robi? Kto w ogóle, kto wobec kogo wyświadcza łaskę? Czy Bóg wobec nas, czy my wobec Boga? Hello! Trzeba poszerzyć myślenie, włączyć myślonko. Nic nie jest nasze. Nic nie jest nasze. Zarządzamy tymi rzeczami. Jeśli masz, to dostałeś w zarząd. W zarząd. Ten Peter Daniels to jest taka, wiecie, perła w ogóle chrześcijańska, która w ogóle pokazała, jak obracać kasą. Jak kasą obracać. Dlatego może je mieć. Ma, bo ma Bożą naturę, bo ma hojne serce i ma właściwe podejście do pieniędzy. Rozprawił się właśnie z filozofią braku, tak? I z arogancją posiadania. Ja mam bardzo dużo takich doświadczeń, że oddałam masę swoich ciuchów, jak tak naprawdę nie miałam. I wiecie co? Zawsze dostawałam więcej. Tylko nie mówię teraz tego do ciebie, żebyś, że tak powiem, kalkulował. Dobra? Dam Jimmy Levisa, Adidasy Sprandy, Szary Sary, płaszcz Bosaw, nie, ta metka przyszyta, ale przekalkuluję to sobie, to dodam tutaj ten, no panie, kiedy, teraz, zaglądasz na konto, a tam co? A tam zero, bo postawa serca jest zła, wiecie o co chodzi? Jakiś tam robak coś toczy, jakaś glizda tam coś toczy. Jesteś nowym człowiekiem, masz nową naturę, masz Bożą naturę. Nie musisz być związany ani filozofią braku, ani arogancją posiadania. W ogóle czy zgadzacie się w ogóle z tym, czy to dociera do was, czy to są dla was czytelne rzeczy? Posłuchajcie. Ja naprawdę uważam, że myślenie jest czymś, co wielu ludzi w ogóle gdzieś odrzuciło. Odrzuciło. Przyszedł do Jezusa, zwariował. W ogóle, dopóki nie poznał Jezusa, normalnie sobie radził. Dopóki nie poznał Jezusa, radził sobie, przyszedł w ogóle do Jezusa, przyszedł do kościoła, stracił w ogóle perspektywę życia. Nie wyłączamy myślenia. Przez cały czas myślimy. A więc rozprawcie się i z filozofią braku, i z arogancją posiadania. To jest dwóch zabójców życia. I to cię okrada, i to cię okrada. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli chodzisz po tej ziemi, oddychasz tutaj tlenem, dotyka cię któryś z tych problemów. Któryś z tych problemów cię dotyka. Mnie akurat dotknęła właśnie filozofia braku. U mnie zawsze ta kołdra była za krótka. Baliśmy się o te pieniądze. Baliśmy się w ogóle o nie. Baliśmy się, że w ogóle zabraknie w ogóle tych pieniędzy. Ale kiedy oddałam w ogóle swoje życie Jezusowi, ja naprawdę bardzo szybko zrozumiałam, że w ogóle to, co posiadam, to nie jest moje. To nie jest moje. Mam właściwe podejście w ogóle do pieniędzy. Nie jestem chciwa. Moje serce jest chore. Jak mam dać kasę, to daję kasę, jak mam dać czas, to daję czas, jak mam dać siebie, to daję siebie, jak mam dać samochód, to daję samochód, jak mam dać buty, to daję buty, jak mam kogoś wziąć do domu, kto chce się przenocować u mnie w kuchni, na przykład na materacu, dawaj. Ale na przykład suka macieczkę i w nocy może do ciebie przyjść. Ale uczyniłam w ogóle swoje życie dostępne,
bądź dostępny, nie bój się. Wiecie, w ogóle, tak naprawdę w ogóle to też te dwie takie rzeczy, jak lęk, tak? I te nieprzemienione myślenie, to jest w ogóle coś, co w ogóle kosi żniwo dzisiaj w Kościele. Kosi, ludzie nie myślą, nie rozprawiają się w ogóle z lękami, tak? Nie wiedzą w ogóle, tak w ogóle, o co chodzi w tym moim życiu z Bogiem? Czy ja w ogóle wiem, o co w tym życiu z Bogiem chodzi? Czy ja tak naprawdę nie wiem, o co w tym życiu z Bogiem chodzi? Chodzę do tego kościoła, ciągle coś chcą. Jezu, teraz do służby. No teraz do służby. Ty w ogóle wiesz, nie, ja ci stałem w korku. Ja normalnie przyjechałem, to jest do strojki. No dobrze, no przyjechałeś, bo chciałeś w ogóle przyjechać na konferencję, chciałeś coś tam posłuchać i tak dalej. Więc w ogóle myślimy, kochani, nie żyjesz dla siebie. Oddając Bogu swoje życie, pomyśl o tym. Oddałeś mu swoje życie. Oddałeś mu tak naprawdę samego siebie. Cały jesteś Boży. Wszystko, co posiadasz, to jest tak naprawdę Twoje. Wszystko, co posiadasz, to jest tak naprawdę Twoje. Nie bądź związany tym, co posiadasz. Bo Duch Święty tak naprawdę nie będzie mógł i nie będzie miał pola do działania w ogóle w Twoim życiu. A chcę Wam powiedzieć, że w ogóle jesteście, możecie być bardzo dużym błogosławieństwem dla ludzi. Możesz stać się błogosławieństwem dla ludzi, jeśli rozprawisz się właśnie z tą filozofią braku i z tą arogancją posiadania. Amen. Amen.